Kto nie oglądał ostatniego spotkania czwartej kolejki Fortuna pierwszej ligi, niech żałuje. Gigantyczne emocje przy Konwiktorskiej, gdzie miejscowa Polonia mierzyła się z Miedzią Legnica. Kanał 365 dni o piłce i zanim usłyszycie dwa słowa komentarze po tym spotkaniu między Polonią a Miedzią, zachęcam oczywiście do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Koniecznie to zróbcie, żeby nie przegapić moich treści. Generalnie spotkanie ciekawe, spotkanie, w którym oglądaliśmy aż 7 trafień. No mówiąc całkiem serio, przed meczem spodziewałem się, że to będzie jakieś gradobicie goli z uwagi przede wszystkim na 4 ostatnie mecze Polonii o punkty, bowiem 3 ostatnie mecze ligowe to jest albo zwycięstwo, albo porażka 3-2. Swoją drogą to też jest w ogóle jakąś niesamowita historia, no bo zawsze ten wynik 3-2 plus jeden mecz Pucharu Polski, gdzie Polonia wygrała właśnie też 3-2. Natomiast dzisiaj tak całkiem obiektywnie z perspektywy tego spotkania, no nie był to dobry mecz Polonii. Mam wrażenie, że dużo błędów z tyłu. Natomiast no też trzeba wskazać na Miedź, która była bardzo głodna, bardzo skuteczna i bardzo, powiedziałbym, taka agresywna, jeżeli chodzi o ten atak, i to wyglądało naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o przyjezdnych. Od początku pierwsza bramka dla Polonii, swoją drogą bardzo ładny strzał i w ogóle pomysł na tę akcję. Najpierw to jest zagranie z głębi pola, fantastyczna asysta drugiego stopnia, później mamy zgranie w pole karne, no i Szymon Kobusiński, tak powiedziałbym, bardzo pomysłowo wykańcza tę sytuację piętką. Natomiast no nic nie zapowiadało, że to właśnie Polonia otworzy wynik, no bo ten pierwszy kwadrans to był bardzo dobry w wykonaniu Miedzi, no i właściwie coś, co oglądaliśmy w dalszej fazie tego spotkania, a więc taka naprawdę fajna, odważna, z pomysłem gra ekipy Radosława Beli. Wyrównanie mamy szybko, błyskawiczna reakcja gości, to jest strzał Kamila Drygasa, bardzo inteligentne wykończenie tej akcji, no i generalnie myślę, że to też jest taka Miedź w tych, powiedziałbym, pierwszoligowych warunkach, która nam się podoba, a więc drużyna bardzo, powiedziałbym, wszechstronna z przodu, gdzie te akcje wykańczają piłkarze drugiej linii, bo bardzo często jest to Drygas, ale też schodzący chociażby ze skrzydeł Michalik albo Antonik, no obaj zaliczyli fantastyczny występ, natomiast no nie można przejść obojętnie obok nazwiska Agbora, więc piłkarza, który no właściwie zjadł tutaj wszystkich, jeżeli chodzi o takie indywidualne występy, absolutnie man of the match, autor 3 ostatnich podań, no i człowiek, który no właściwie inicjował każdy atak drużyny z Legnicy. Fantastyczne zawody, myślę, że tego chłopaka wkrótce zobaczymy w Ekstraklasie, nie wiem czy w barwach Miedzi, natomiast z pewnością za pół roku bądź rok jakiś klub go z pewnością wyhaczy, jeżeli oczywiście będzie trzymał tę formę, natomiast należy też zwrócić uwagę, tak powiedziałbym, obiektywnie na taką waleczność Polonii, bo zawsze to właśnie ekipa gospodarzy atakowała, starała się i gdzieś tam szła do przodu, 2 bramki zdobyte z rzutów karnych, no, natomiast mówimy o drużynie, która naprawdę takim, powiedziałbym, charakterem, cechami ewolucjonalnymi do przodu, mimo pewnych, pewnie, powiedziałbym, różnic indywidualnych, no bo tak byśmy sobie zestawili obie jednostki, no to myślę, że mimo wszystko drużyna, która spadła przed rokiem z Ekstraklasy, no ma skład mocniejszy, to tutaj podopieczni trenera Smalca wykazali taką, nie wiem czy większą dozę charakteru, ale taką grę do końca i to mi się bardzo podoba. Ostatecznie nie udało się zachować punkta, chociaż Tomczyk miał taką piłkę meczową, kiedy tam pod bramką rywali no się właściwie położył, gdzieś tam próbował jeszcze wcisnąć piłkę do siatki. Ostatecznie porażka z perspektywy Polonii 3-4, natomiast mecz, który dostarczył nam bardzo wiele wrażeń, bardzo dużo bramek, no i generalnie taki bardzo fajny akcent na zamknięcie tej czwartej serii gier. Z pewnością wielu zawodników, zarówno jak i z Polonii, jak i z Miedzi, znajdzie się w najlepszej jednostce tej kolejki. Oczywiście wszystkich zachęcam na magazyn poświęcony Fortuna pierwszej lidze, magazyn w środę o godzinie 19. Zachęcam raz jeszcze do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Dziękuję, że dotrwaliście do końca materiału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.